tego typu program pokazuje, że ci ludzie są specjalni. I to jest coś, co mi się bardzo nie podoba. Bycie na spektrum nie czyni cię specjalnym. Bycie na spektrum sprawia, że masz potrzeby, których przeciętna osoba może nie mieć. Masz pewne problemy, których przeciętna osoba może nie mieć, ale nie właśnie w ten specjalny sposób. I do tego piję, nie? Że tak długo, jak oni są eksponowani jako ludzie, którzy są inni niż wszyscy, a nie są po prostu ludźmi, którzy funkcjonują trochę inaczej, to nie widzę, jak to może zostać zaprezentowane dobrze. No siemeczka, cześć, fajnie was widzieć. Chciałem powiedzieć, że dzięki waszemu wsparciu mogę czasem robić też takie małe, ale moim zdaniem bardzo estetyczne pierdoły, jak zaktualizowanie planszy z patronami o ikonki, za które mogłem zapłacić, podziękować wspaniałej osobie, która je narysowała, a zrobiła je WZK Herbaciara, więc jeżeli chcecie zostać kawą nieskończonością, albo nawet dwiema, albo dać herbatkę, to wiedzcie, że będzie koło waszego nazwiska albo ksywy jej ikonka. O, tak. Pozwolę sobie zacząć od tego, że przeczytam zajawkę, którą, jak rozumiem, sam TVN napisał, która już obiecuje, że będzie good fun i będzie radośnie. Dwa pierwsze odcinki programu Autentyczni, wyemitowane w listopadzie ubiegłego roku, nie tylko spotkały się z dużym zainteresowaniem widzów, ale przede wszystkim przyczyniły się do zwiększenia świadomości i zapoczątkowały społeczną dyskusję na temat autyzmu. Nieprzypadkowy jest zatem wybór kolejnego gościa programu, który podczas nagrania odcinka zdecydowała się podzielić informacją, że sam jest osobą w spektrum autyzmu. Mata! Yo! Czyli Michał Matczak to 23-letni ceniony raper, który zasłynął swoim kontrowersyjnym utworem Patointeligencja i bardzo szybko stał się głosem młodego pokolenia. Strojąc od wywiadów i pojawiając się w tradycyjnych mediach dla programu Autentyczni, zrobił wyjątek. Będzie to jego drugi wywiad telewizyjny w życiu. Autentyczni to program, w którym osoby ze spektrum autyzmu wcielają się w rolę dziennikarzy, przeprowadzając wnikliwe i niekonwencjonalne wywiady z cieszącymi się sympatią i uznaniem widzów gośćmi. Premierowe odcinki wyemitowane jesienią na antenie TVN przybliżyły szerokiemu gronu odbiorców zróżnicowany sposób postrzegania świata przez osoby w spektrum oraz pozwoliły poznać rozmówców Roberta Makłowicza i Natalię Kukulską z innej, nieznanej do tej pory strony. Ja powiem tak, nie? Moim pierwszym instynktem, jak czytam takie rzeczy, to jest przypierdolić copywriterowi, a potem przypominam sobie, że to nie jest wina copywritera, że musi takie gówno produkować i że jeżeli komuś należy przypierdolić w tej sytuacji, to osobie, która da zielone światło na taki program, czy komuś dużo wyżej, nie? Anyhow! Chciałem spojrzeć na zajawki tego programu, bo co może być złego, nie? Co może pójść źle w tak doskonale zapowiadającym się materiale? Nie wiem, czy jest cokolwiek poza jakimiś shotami, więc let's do this shit. A widzę, że prowadzący mi się znowu ze znanych i kochanych Polaków, więc wszystko zostaje w obrębie tych samych pięciu znanych mord. Niezwykły program, w którym osoby w spektrum autyzmu wcielą się w rolę dziennikarzy. Po co tu przysiadłeś? No to dobre pytanie. Bardzo dawno nie udzielałem wywiadu żadnego. Ogólnie nie lubię bardzo wywiadów, bo jakoś się stresuję, ale dlatego właśnie to zrobiłem, bo lubię wychodzić ze swojej strefy komfortu i uznałem, że to będzie ciekawsze niż taki klasyczny wywiad i w sumie mniej stresujące. I jak na razie tak jest, więc fajnie. Żeby przyjść do tego programu, trzeba trochę odwagi. Jak się czujesz? Czuję się oczyszczony, chociaż na początku... Na przykład trzeba sobie utlenić włosy, tak? To jest ta manifestacja odwagi. Się bardzo stresowałem, nie ukrywam. No nie wiedziałem, jakie będą pytania i czego się spodziewać. Oczywiście powiedziałem dużo takich rzeczy prosto z serca, o których w sumie nie wiedział czasami prawie nikt, w tym ja sam. I uświadomiłem sobie w trakcie, jakby tą ścieżką autentyczności udało się dojść. Ja cię! Bardzo autentyczny i bardzo szczery i za to dziękuję. A państwa zapraszam na jedną z najszczerszych rozmów w historii telewizji. Gościem autentycznych... Kurwa, jak słyszę jedna z najszczerszych rozmów w historii telewizji, to już wiem, że będzie wspaniale. Już wiem, że będzie cud, miód i orzeszki. Ooo, jak ja nienawidzę mainstreamowej telewizji. TVN jakby bierze wszystkie absolutnie najgorsze
schematy z amerykańskiej telewizji i mówi, w Polsce też się kliknie. Jeszcze czekam na ten, na odpowiednik tego reality show, w którym dorośli ludzie adoptują dzieci, ponieważ ponieważ w amerykańskiej telewizji przed tak dobrze, że Polska zasługuje, żeby zobaczyć ze dwa odcineczki tutaj. Tutaj jest jeszcze jakiś klip z poprzedniego, więc poczujmy vibe'a tego. Poczujmy vibe'a tego zajebistego programu. Co było ciekawego z Makłowiczem? Boże, tytuł tego jest Co wspólnego ma Robert Makłowicz z Kim Kardashian? Wielką pupę na pewno. Wielką pupę i twerking. Bartek? Siedź. Albo stój. Jak woli. Rób co chcesz. Zdecydowałem, że wstałem. No to ja też wstaję, no. Dobrze. No więc mamy siebie blisko, więc będzie mi łatwiej. Tak poza tym... Teraz jeszcze bliżej. Bo zaraz się przytulimy, ale może po programie. Dobra, po programie. W każdym bądź razie słyszałem, że masz ormiańskie korzenie, dowiedziałem się. I że Armenia podobno jest bliska twemu sercu. Ja się z kolei dowiedziałem, jak miałem lecieć do Armenii, bo byłem w Armenii jakiś czas temu, że Kim Kardashian jest ormianką. I bardzo mi to zmyło mózg. I ja chcę się spytać, czy ją kojarzysz, tą swego czasu królową celebrytek i co o niej sądzisz, jeżeli coś o niej sądzisz. Kojarzę ją oczywiście. No, kto może nie kojarzyć Kim Kardashian? Chyba japoński żołnierz z czasów II wojny światowej, który jeszcze nie wyszedł z dżungli na Sumatrze. No to on może nie wiedzieć, kim jest Kim Kardashian i w ogóle cała rodzina Kardashianów. Kojarzę. Natomiast co ja o niej sądzę? Nic. O niej nie sądzę, bo się nie znamy. No wow, jak to się mówi, nic się nie dzieje bez przyczyny. Wiesz co, w sumie z tym przytulaniem to... No to teraz, droga. Przytulamy cię we dwójkę. Tak długo, jak potrzebuję. Dobrze. To ja lubię. Sam słuchaj, powiedz, kiedy ma być basta. Ten program będzie trochę dłuższy, niż zakładaliśmy. A w razie czego utnął, mam nadzieję, że nie ten moment. To jest ekstremalnie niekomfortowe. W sensie, wiecie, Spektrum ma ten urok, że jest, że w ogóle sposób funkcjonowania osób na spektrum może być dramatycznie różny, nie? Bo zaczyna się od osób bardzo niekontaktowych, mających bardzo duży problem w ogóle z socjalizacją i z komunikacją, a kończy się na ludziach, którzy lokują się na dziwnych rzeczach albo nie mają wyraźnych, widocznych przejawów bycia odmiennym, tylko w interakcji z nimi zaczyna się okazywać, że być może patrzą na rzeczy albo analizują rzeczy w troszeczkę inny sposób, nie? I mówię to też jako osoba, w której to podejrzenie autyzmu, też bycia na spektrum występuje. I ja nie wiem, czy to jest coś, co się da zrobić dobrze, w sensie program tego typu, nie wiem, czy to w ogóle jest formuła, którą da się zrobić w taki sposób, żeby nie była bolesna, dlatego że na koniec dnia sytuacja wygląda w ten sposób, że relacje z ludźmi, którzy zachowują się nietypowo, tak jak ten chłopak tutaj, który tak naprawdę też został tak zmontowany, jakby on de facto wymusił to przytulanie, a w sumie ciężko powiedzieć, jak to dokładnie działało w ich pełnej wymianie, tak? Magia edycji. Obchodzenie się z taką osobą na poziomie interpersonalnym. Ja do ciebie mówię, ty do mnie mówisz, wygląda zupełnie inaczej, niż kiedy taka osoba musi się zamanifestować w tłumie. I taka osoba w tłumie ludzi, taka osoba z publicznością, będzie zawsze wyglądała dziwniej. Nie prezentowała się dziwniej, tylko będzie zawsze wyglądała dziwniej. I ja naprawdę zdziwię się, jeżeli dla przeciętnego szaraka to było takie no zupełnie normalne i przez 5 sekund nie było jakiejś takiej kurwa wiecie kretyńskiej myśli pod tym, a on jest pojebany albo zjebany albo coś. I to wywołuje we mnie straszny cringe, nie? I ja szczerze mówiąc nie chcę takich programów, nie? Dlatego, że one dużo bardziej żerują na potrzebie, też na takiej chęci, wiecie, pokazania nowych freaków, których sprzedamy dobrze, a dużo mniej na dobrym uczłowieczeniu tych ludzi. Bo tu nie chodzi o sam wywiad. Tu nie chodzi o to, że oni się nie nadają do prowadzenia wywiadów, nie nadają się do wcielania się w dziennikarzy, tylko chodzi też o to, że są dziennikarze pracujący, funkcjonujący, którzy są na spektrum autyzmu. Po prostu. Albo jestem mega tolerancyjny, albo nie, bo we mnie tego typu program nie wywołuje żadnych negatywnych uczuć, a wręcz przeciwnie. Tego typu program pokazuje, że ci ludzie są specjalni. I to jest coś, co mi się bardzo nie podoba. Bycie na spektrum nie czyni cię specjalnym. Bycie na spektrum
sprawia, że masz potrzeby, których przeciętna osoba może nie mieć, masz pewne problemy, których przeciętna osoba może nie mieć, ale nie właśnie w ten specjalny sposób. I do tego piję, nie? Że tak długo, jak oni są eksponowani jako ludzie, którzy są inni niż wszyscy, a nie są po prostu ludźmi, którzy funkcjonują trochę inaczej, to nie widzę, jak to może zostać zaprezentowane dobrze. Bo wiecie, też weźcie pod uwagę jedną rzecz. Ten chłopak, który się z Makłowiczem przytulił. A co jeżeli Makłowicz by się nie chciał do niego przytulić? Co jeżeli Makłowicz czułby się niekomfortowo? Nie dlatego, że ten chłopak zrobił coś niekomfortowego, tylko na przykład dlatego, że Makłowicz nie lubi się przytulać. Co wtedy? Taki człowiek postawiony w takiej sytuacji musi zagrać pewne rzeczy. Niezależnie od tego, co lubicie, co ten człowiek lubi. W związku z czym on odgrywa szopkę na potrzeby ludzi, z których robi się szopkę, nie? I to nie jest great. Na pewno w TVN-ie nie ma tej przestrzeni na to, żeby powiedzieć, nie, to jest dla mnie niekomfortowe. Bo pan Makłowicz wyjdzie nagle na nieprzyjemnego człowieka. Oni tu zrobili, rozumiem, jakieś materiały promocyjne dookoła tego w ogóle. Na świecie żyje prawie 8 miliardów ludzi. Każdy ma swoją wrażliwość, swoje zainteresowania. Każdy z nas jest inny i wyjątkowy. Jesteśmy różnorodni. Neuroróżnorodni. Widzicie, już zaczynamy od tej narracji, że wszyscy jesteśmy wyjątkowi. Wszyscy jesteśmy inni wyjątkowi. Jesteś szczególnym płatkiem śniegu. Bardziej trudniejszą rzeczą jest to, że mam ten autyzm i chciałem być normalny. Autyzm to jest dla mnie coś, z czym się rodziłem i co sprawia, że nie mogę niektórych rzeczy robić jak tak zwani neurotypowi ludzie. Czasem sprawia, że czuję się jakbym... Co jest złego w mówieniu tego? To jest takie powtarzanie, że jesteś wyjątkowy, implikuje, że nie możesz, że jednak nie przystajesz do reszty ludzi, nie? Mieliśmy na spotkaniu z patronami jedną osobę, która potrzebowała, zanim się dosiadła do naszego stolika, potrzebowała trochę czasu dla siebie. Potrzebowała usiąść i poobserwować nas, zobaczyć, czy dobrze wajbujemy i czy jest okej. Okay. I to nie chodziło o to, że ona jest specjalna i implikowanie, że ona jest specjalna byłoby moim zdaniem dość niemiłe. Ta osoba po prostu wolniej się przyzwyczaja do obcych ludzi niż pozostali i koniec. Tak ludzie tak mają. Nie potrzebujemy zaznaczyć, że jest specjalna do tego. Zresztą jak w końcu ta osoba się dosiadła, bardzo przyjemnie się z nią rozmawiały, uważam, że to było super. Całe to pierdolenie o wyjątkowości jest bardzo nieszczere tak naprawdę. Mam diagnozę spektrum autyzmu od drugiego roku życia. Jeszcze wtedy nazywano to w moim wypadku zespołem Aspengera. To byłem przeszczęśliwy, ulga ogromna. Nareszcie wiem, co ze mną jest. Normalnie ludzie według mnie to są tacy, którzy mają pracę, samochód, umieją robić przelewy, no i mają swoje pieniądze. Czy ja jestem cholerykiem? No czuję się jakoś cholernie. Żeby osoby z spektrum autyzmu nie bały się naszych zachowań, naszych upodobań, przydatna jest umiejętność empatii. Mówią, że osoby z spektrum autyzmu nie umieją nawiązywać relacji z ludźmi. Ja natomiast nawiązałem relacji z osobami, które podzielają moją pasję na całym świecie. Więc jakby to powiedzieć, łamię stereotypy. Mówią, że osoby z spektrum autyzmu nie mówią, ale ja mam dużo do powiedzenia. Mówią, że osoby w spektrum autyzmu są agresywne bądź niedostosowane społecznie, ale to nieprawda. Agresja nie jest objawem, tylko jest czymś spowodowana, a konkretnie tym, że takie osoby są nadwrażliwe sensorycznie. I dzięki tej wskazówce można nauczyć się, jak zapobiegać takim problemom. Wtedy zrozumiecie, że takie osoby nie są z natury agresywne, tylko po prostu potrzebują znacznie większego wsparcia niż osoby spoza spektrum. Jesteśmy piękni. Jesteśmy różnorodni. Jesteśmy normalni. Jesteśmy wyjątkowi. Jesteśmy oryginalni. Jesteście kreatywni. Jesteśmy
autentyczni. Wiecie, i jest chyba we mnie już coś, jest chyba we mnie sporo cynika, bo kiedy patrzę na takie rzeczy, to nawet mimo tego, że widzę, że widzę szczerość w tym wszystkim, to czuję też manipulację, nie? Czuję też to, że ta prezentacja, szczególnie ta przemowa na koniec o złości, że ona też nie trafia w punkt, nie? Że ona też, być może też nie dotyka tak naprawdę tego, jak to doświadczenie wygląda. Bo wiecie, koniec końców, tam jeden z tych chłopaków powiedział, że tam, czy jest cholerykiem i że on się czuje cholernie, nie? I ja mam duże doświadczenie nieproporcjonalnej dla innych ludzi złości, która towarzyszy wielu interakcjom. I to używanie choleryka jako zastępnika wiedzenia, co faktycznie nie bangla, co faktycznie nie działa, znam od podszewki, nie? I na wielu etapach mojego życia też miałem to poczucie, że mimo wszystko ludzie nie rozumieją, co się emocjonalnie w mnie dzieje, nie? Ludzie nie kumają tego, co sprawia, że ja reaguję w ten czy inny sposób na rzeczy i dlaczego reaguję tak intensywnie na rzeczy. Część tego jest rzeczą z dorosłego życia, nie? Gdzie ludzie czasem patrzą na moje reakcje i mówią, dlaczego tak reagujesz, nie? Dlaczego, skąd to się bierze? Skąd się bierze twoja taka, a nie inna odpowiedź na rzeczy? I mając to doświadczenie, mając to poczucie, mając podejrzenie tego, że ja jestem na spektrum i tego, że bardzo dużo niezaopiekowanych problemów właśnie prawdopodobnie wiążących się z byciem na tym spektrum. Jak słucham takich rzeczy pod tytułem osoby na spektrum nie są agresywne, czy tam się nie złoszczą, czy to, jeżeli ja jestem na spektrum, to się złoszczą. I doświadczenie poczucia gniewu, którego nikt dookoła mnie nie rozumie i co do którego ja też mam problem, że nie rozumiem, dlaczego ludzie nie widzą tego, skąd się bierze moja złość. Za dużo razy w życiu. Ja nie wiem, jaką rozmowę to zaczyna. Nie wiem, jaką dyskusję otwiera ten program, ale nie wydaje mi się to autentyczną dyskusją na temat. Nie wydaje mi się to szczerą dyskusją na ten temat. Nie wydaje mi się to kompletną dyskusją na ten temat. Bo ten chłopak, facet mówi te rzeczy, dlatego że on nie chce być stygmatyzowany w jeden sposób, nie? Osoba, która doświadcza tej złości, z którą sobie nie radzi i która nie występuje wreszcie świata, ma odwrotne poczucie. Ma to poczucie, że ja chciałbym zrozumieć, skąd się ta złość... Chciałbym, żeby ludzie dookoła mnie rozumieli, skąd się ta złość bierze, nie? Też masz czasem wrażenie, że się niepotrzebnie złoszczę na jakieś rzeczy? No widzisz. Może się złoszczę potrzebnie. Tylko ty nie wiesz dlaczego. I co wtedy? To zupełnie tak, jakbyś nie znał moich doświadczeń. Ja nie potrafię odczytać tego programu jako cynicznej próby zmonetyzowania kolejnej grupy, która jest... kolejnej grupy freaków, nie? Freaków nie w tym, jak my rozumiemy, tylko jak rozumie to ktoś na górze, kto zatwierdza takie programy. I ja nie widzę dobrej woli w tym wszystkim, nie? Znaczy, nie widzę takiej szczerej dobrej woli. Nie widzę tej dobrej woli, która nie obraca się dalej wokół pewnego wyzysku. I mam z tym problem. Bo wydaje mi się, że to niedobrze, żeby ludzie byli wyzyskiwani. Tak mi się wydaje. Jest coś bardzo, bardzo nieładnego w wyzyskiwaniu ludzi. I sorry, nie lubię takich programów, nie? Nie lubię materiałów, które tak podchodzą do tematu. Bo moje personalne doświadczenie dochodzenia do pewnych odpowiedzi, do pewnego rozumienia siebie, niespecjalnie można, wiecie, opisać, podkładając milutkie pianinko, które tutaj motywacyjnie zagra, nie? I w związku z tym... I fucking hate it. To jest po prostu najczystsza kapitalistyczna eksploatacja. Także dlatego, że wiecie, że koniec końców jedyna prawdziwa społeczna zmiana, która następuje, to jest ta zmiana, która jest zapisana właśnie w prasówce TVN-u. Nic się nie zmieni. Nie pójdzie za tym program wczesnej diagnostyki na przykład osób na spektrum przez zaangażowanie psychologów w szkołach. Taki program, który być może pozwoli wychwycić osoby, które mają na tyle dobry passing, żeby to nie było oczywiste, albo mają rodziców, którzy nie rozumieją, że pewne zachowania dziecka są atypowe, bo na przykład sami wykazują te zachowania. I skoro w ich głowie ich zachowanie nie jest atypowe, to jak oni mają wiedzieć, że ich dziecko jest atypowe, nie? To jest po prostu esencja neoliberalnej, kurwa, laurki dla nikogo.
Szczególnie, że wiecie, że niestety, i to jest coś, co widziałem, jedna osoba na Discordzie wzmiankowała o tym, więc ja bez mówienia kto to, powiem tylko, że bardzo z tym wajbuję. Smutnym aspektem czegoś takiego jest, jeżeli pokażecie osoby, które na przykład są dość daleko na tym spektrum i właśnie w każdym zachowaniu wykazują się, można wyraźnie przeczytać tą atypowość, to kończycie też w sytuacji, w której ktoś komuś powiecie, no jestem na spektrum, a on powie, nie wyglądasz. Z ADHD już tak miałem. Mówię ludziom, że mam ADHD. Nie, bo ty nie jesteś nadpobudliwy, nie? I kurwa, i koniec, nie? Ludzie diagnozują cię na podstawie tego, co rozumieją, a nie tego, co słyszysz, nie? Widziałem jakiś czas temu takiego TikToka i to chyba Wosz omawiał. Widziałem takiego TikToka, gdzie matka ma syna na spektrum i on jest większy od niej. I ona jako matka tego syna na spektrum, który miejscami bywa bardzo trudno kontaktowy, do tego stopnia, że trzeba mu kartkę pokazywać, na przykład do której restauracji pójdziemy, albo co zrobimy, bo nie zawsze rejestruje, jak się do niego mówi po prostu. W tym filmiku pokazywała, jak się obchodzi właśnie ze swoim synem, któremu się wkręciło, że on chce iść do konkretnej restauracji i że on musi iść do tego. I on z tego, co rozumiem, był nieletni, ale był duży, nie? I to taki duży, że generalnie jakby tej matce strzelił, to wiecie, jak pociąg frachtowy, nie? Po prostu lecisz przez pokój i wbijasz się w ścianę. I w pewnym momencie on sięga do niej rękami i ona go odtrąca. Ona tam dość gwałtownie reaguje, taki jednak, wiecie, no, sposób, który bardzo łatwo jest odczytać jako agresywny. Jako, o, nie obchodzi się ze swoim dzieckiem dostatecznie delikatnie. I problem polega na tym, że z perspektywy właśnie osób, które obejrzą sobie taki program i mówią, tak wygląda spektrum, oni są tacy delikatni, magiczni i specjalni. Zupełnie nie przyjdzie do głowy to, że kiedy się obchodzisz na co dzień z dzieciakiem, który jak ci za mocno strzeli, to cię zabije, ty nie jesteś w stanie się z nim cały czas głaskać. Bo czasem w ramach po prostu odruchu obronnego musisz go odtrącić na przykład. I było bardzo dużo negatywnych komentarzy związanych z tym, że dlaczego ona w ogóle używa siły, nie? I właśnie dlatego takie prezentacje są szkodliwe. Bo koniec końców to wszystko jest, wiecie, jest przypudrowane, jest wybrane tak, żeby się ładnie w telewizji pokazywało, bo też z perspektywy tych ludzi, jakby któraś z tych osób nagle miała po prostu meltdown, tak? Jakby po prostu coś się zadziało, za dużo światła, hałasu, dźwięku, za dużo ludzi dookoła, cokolwiek, ta osoba by się po prostu wyjebała. A widzieliśmy, że jakby wśród tych wypowiadających się osób były też takie, które są mniej komunikatywne i mniej kontaktowe, no to co? Przecież oni tego nie pokażą. Nie pokażą, jak ktoś zacznie histeryzować, albo jak zacznie domagać się swojego ulubionego jedzenia, picia, albo zacznie się, nie wiem, położy się na podłodze i zacznie krzyczeć. A są osoby, które są na spektrum, które są właśnie mało kontaktowe, które się zachowają, tak? I co wtedy? I jak one pasują do tego obrazka, który TVN kreuje? Właśnie dlatego tego się nie da zrobić dobrze. Bo to zawsze musi być, kurwa, ta laureczka, ten ładny, przypudrowany obrazek. I też musi być ta komunikacja, że ludzie na spektrum są niegroźni. Oczywiście, osoby w ogóle z zaburzeniami psychicznymi, z problemami psychicznymi, osoby w jakikolwiek sposób atypowe tak naprawdę, częściej są ofiarami przemocy, są ofiarami bardzo przykrych zdarzeń, niż ich sprawcami. To jest coś, co dość mocno zbadano i coś, co dobrze wiadomo. Ale dalej istnieją osoby, które tych kryzysów, które wiążą się także właśnie z tym, że machniesz ręką i nie poczujesz, że masz siły, doświadczają. I co z nimi? One już nie mieszczą się w tych pięknych klamrach, które wyznacza właśnie obrazek TVN-u. Albo jeżeli ten chłopak nawet, gdyby on się zaczął domagać, żeby go Makłowicz przytulił, on zaczął krzyczeć, że ma go przytulić. Co wtedy, nie? Zdarzają się tacy ludzie i pamiętajcie, że w soczewce takiego programu mieszczą się tylko ładne rzeczy, bo te nieładne sprzedadzą się z tego czy z innego powodu źle. Wydaje mi się, że jest wiele osób nieatypowych, które by domagały się przytulenia przez Makłowicza. No tak, ale większość osób nie łamałaby konwencji społecznych w ten sposób, więc by się nie odważyło zapytać. Przydałaby się edukacja, jak w ogóle współistnieć z osobami na spektrum, jak na przykład pracować w takich sytuacjach kryzysowych, jak odmawiać. No ale właśnie wiesz, to jest na tym polega cały myk, nie? Że jak cię taki program nauczy, że nie możesz tej osobie na spektrum odmawiać, mimo że ty czujesz na przykład duży dyskomfort związany z jej zachowaniem, albo że wiesz, że jak powiesz odsuń się proszę, to jednak będzie niemiłe, to chyba cię nauczy złych rzeczy, nie? Bo ja może powiem teraz, wiecie, łamiącą rzecz, może złamię komuś serduszko w tej chwili, ale
ostatnio naukowo stwierdzono, że osoby na spektrum też potrafią być męczące, niemiłe i mogą wywoływać wasz dyskomfort. Zupełnie tak jak wszyscy inni ludzie. I też mówiąc o jakby swoim doświadczeniu, kiedy mówię o frustracji związanej z tym, że ludzie nie rozumieją na przykład mojej złości, chciałbym bardzo mocno zaznaczyć. Ja mogę odczuwać frustrację z tym, że na przykład ktoś nie rozumie mojej złości czy frustracji, ale to absolutnie nie znaczy, że wymagam, żeby zaczęli rozumieć. Bo nie da się wymagać empatii, nie da się wymagać współodczuwania w sytuacjach, w których twój mózg operuje po prostu zupełnie inaczej niż ludzie dookoła ciebie. Jak osoba na spektrum ci strzeli lepę, to nie boli mniej niż jak strzeli ci lepę osoba neurotypowa. Ja wiem, zaskoczenie, ale tak to działa. Dlatego po prostu nie można rozmawiać w ten sposób o tego typu tematach. Mam flashbacki teraz, jak w szkole zdarzało mi się rzucić krzesłem w czasie meltdownu, tak a propos autyzmu i złości. Ja przepraszam, ale ja o swoich... Czy ja mam doświadczenia związane ze złością i meltdownami, ale nie będę o nich mówić, bo dalej nie są do mnie komfortowe. Dalej nie są dla mnie okej. Okay. To jest trochę taka sytuacja, że dużo jeszcze wody w Wiśle upłynie, zanim do mainstreamu dotrze, jak może rozmawiać o takich tematach, żeby nie być chujowym, nie? I to wymaga też wymiany ludzi na tych, którzy rozumieją, skąd się bierze ta potrzeba większej wrażliwości w ogóle w projektowaniu takich pomysłów. To jest coś, co mówiłem w kontekście tych nieszczęsnych sensitivity consultants, którzy są zawsze źle rozumiani, nie? Tak się teraz płaczę o to, że... Tak w sumie a propos, nie? Tak się teraz płaczę a propos tego, że przecież Suicide Squad, zdaniem niektórych pochlastów, został zniszczony przez wokeizm, dlatego że jakaś firma, która właśnie robi za Sensitivity Consultants, czyli firma, której rolą jest wzięcie gotowego skryptu i jakby przyjrzenie się temu skryptowi i powiedzenie okej, okay, czy to jest okej, okay, czy to jest nie okej, okay, co tu można zmienić, co tu można poprawić, że to oni zepsuli, że oni zrobili, że Suicide Squad jest woke, w związku z czym jest zepsuty. Jeden z ludzi, który był producentem Suicide Squadu i odszedł z Rocksteady, bo nam w ogóle z Rocksteady się, z tego co rozumiem, bardzo dużo osób wysypało przy okazji tworzenia tej gry, musiał napisać cały wątek o tym, że absolutnie to nie jest wina tych konsultantów, że oni konsultowali przy gotowym dialogu i tak naprawdę sugerowali poprawki do dialogu, który już istniał, i oni zostali w ogóle zaproszeni do współpracy w końcowych fazach projektu, kiedy cała fabuła już była dawno napisana i kiedy wszystkie rzeczy, które faktycznie mogły być woke albo nie woke, już dawno były na miejscu, nie? Ale nie, trzeba tłumaczyć, nie? Dwie nieskończoności u Karola Indakrowa, pojedyncze nieskończoności Flavius, Ember, Michał Gajek oraz Aleksander Bratkowski, dawczynie pizzy, Lampowowski, Rana Fe, Dawid Korzeniowski, Konrad, Chrysku, Marok W, Samrion, Fingal, Szamisen, Puchcio, Strażnik Sanktuarium oraz WZ-ka i Janek. Dawczynie kawy z ciastkiem, Michał Petrowski, Patrycja Zwardoń, Grupy Mephisto, Piotr Strzemieczny, Zygmunt Brzęczek, Andrzej Dubiel, Wiktor Rokowski, Marcin Lalak, Procuk Cukrowy, Adrian Mrozik, Smutny Michaj, Michał Skoczyński, Jacek Stolarski, Behanort, Hipatia, Eryk Fos, Chris Poland, Aiden Cree, Silius, Szefo, Bartomi, Erbirk, Maria Banani, Liczkoś oraz Jarosław Szczepański. Osoby dające kawę, Kropster, Jarosz Lublina, George Soros, Kolamaldor Kaczyński, Miejscowy, Protonowy, Archipan Krator Wszechkosmobytu, Iza Krzyżowska, Smoki Doren, Kersium, Makar Jasiński, Wędzony Tofu, Patryk 128, Kenny Dress, Tomuś, Adam, Jaszu 2, Dom, Egg, Hagnon, Usagi, Nat, Miku 39, Xeras Papkowicz i wreszcie dawcy herbaty. Arkadiusz Gumiński, Piotr Kozioł, Lakadary, Ciepecie, Antybrister, Jakub Zielem, potem jest 4000, Bonboni 3, Hubert Mazur, Bartosz Zawadzki, Adam Kusiorek, Marchew Zwyczaja, Tomasz Orzewski, KTBM 32, Monika Piechocińska, Kot Gruszka, Fejnerf, Dawid Kozłowski, Miru, Łukasz Pluskota, Adrian Wlubel, Misiek Daru, Miriachia, Łukasz Klerdin, Sony Link, Lucy, Zylwo, Noxen, Chikoi, Koci Pilotaż, Tyle Przegrać, Bochenek, Aniela M, MapiPie, Blackburn.pl, Aneku, XLS, IC47, Depolan oraz Relilos. No pięknie, jesteście cudowne. Do zobaczenia, morty. Zobaczmy się znów.